Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem jeszcze Kiszka. To jak widzicie, jest kolejny gameplay z Wota. Tym razem zdradziecki niszczyciel czołgów Su-152. Tier 7, o ile dobrze pamiętam, jak widać na załączonym obrazku. No i gram tu z dwoma pacjentami pod tytułem Brilchrist i Kamruk z trzema jedynkami. I szczerze powiedziawszy, nie miałem zamiaru publikować tego gameplayu z jednej prostej przyczyny. Nuda. Przynajmniej z mojego punktu widzenia cały mecz kampiłem. Tak, kampiłem. Nie bójmy się tego słowa. Miszy Kiszka kampił. No i to będzie temat przewodni tego gameplayu, bo ogarnia mnie pusty śmiech, jak słyszę, że to, co ja w tej chwili będę robił, to jest gra taktyczna. No, jest coś w tym z taktyki, bo ustaliliśmy przed chwileczką, zanim się mecz rozpoczął, że ja pojadę na lewą flankę, będę pilnował lewej flanki, a Kamruk w swoim isie, czyli siódmym tierze ciężkim, zdradzieckim, wraz z Brilchristem, który tam jechał chyba fałkaczem 30, czyli jakimś tam medem z niemieckiej linii, pojadą na mordownię i będą trzymali mordownię. Plan dobry. No ale doszedłem do wniosku, że zmodyfikuję go trochę, będę trzymał z górki, tak żeby widzieć prawą, lewą stronę i środek, tak jak tutaj widać. I jak przypuszczałem, pojawił się scout, który miał za zadanie wyświecić nas wszystkich na góreczce i po prawej stronie, tak żeby nas mogli ładnie wyjmować. No i dla scouta się to skończyło rychłym zgonem, one shot, one kill. No niestety dzięki temu zostałem wyświecony i dostałem strzał. Ale wracając do tego nieszczęsnego kampienia, na myśl przychodzi pytanie, kampić czy nie kampić? I tu odpowiedź nie jest prosta, bo to zależy. Tak jak w takim wypadku, gdzie przeciwko sobie mam tiery siódme, ciężkie czołgi i inne cuda, papierowym tedekiem, jakim jest Su-152, no ciężko by mi było walczyć face to face, bo skończyłoby się to taką wymianą, że ja ich biję, od czasu do czasu mam dingi, a we mnie wszystko wchodzi. No, ale przez to, że siedzę tutaj i generuję ten damage, swoją drogą damage był naprawdę ciekawy jak na tier 7, bo to było w okolicach 5400, 5 fragów, jakoś tak, to no kurczę, no jakiejś takiej zajebistej satysfakcji, oprócz tego, że zrobiłem odznakę mistrzowską na tym TD-ku, to nie ma. Wolałbym tam, wiecie, pojechać do przodu i łoić ich, nie wiem, trolem, one-shotować. O, to jest fajna gra. No tutaj siedzę, kampię. No, niby to wygraliśmy, będę spoilerował. Wygraliśmy, ale tak jak mówię, no satysfakcji wielkiej nie ma, ale z drugiej strony też nie za bardzo mam możliwość TD-kiem pojechania do przodu i walenia na mordowni, bo to wystarczy, że przede mną staną dwa ciężkie czołgi i już jestem w głębokiej dupie, bo co ja mówię, ciężkie. Medy albo lighty zgąskują mnie, objadą i że tak powiem, zrobią mi z tyłka jesień średniowiecza, więc zbyt dużego wyboru nie mam, ale to jak widzicie, z tego co pamiętam, prosili o pomoc na mordowni. Miałem pojechać, ale widzę, i sig jedzie, więc jednak wrócę na moją kampę, zatłukę Isa i pojadę im tam pomóc. Jak widzicie, nieciekawie się robiło. Więc mierzę i o dziwo z takiej odległości trafiam. To działo w Su, zresztą w ogóle z radzieckiej linii te działa nie są zbyt celne. Podobno po patchu jest lepiej niż było wcześniej. Nie wiem jak było, bo wtedy jeszcze nie grałem w WOTA. Mój staż jest, jak wiecie, króciutki. No ale trafiłem. Co prawda też, jak już widzieliście, parę misów mi się zdarzyło i tu chyba też zmisuję. No nie. Ale gdzieś tam będą misy i to przy takich naprawdę dziwnych strzałach. No jak widzicie między innymi dzięki mnie osiągnęliśmy przewagę, ale no widzicie, kręcę się w kółko wokół własnego zadka, jak za przeproszeniem gówno w przerębli. Jak ktoś lubi tak grać, no to
No to fajnie, no to tak można tutaj w WOTA pograć, zresztą nie tylko w WOTA, w Battlefielda, w cokolwiek innego, jak widać na tubie, znaleźć sobie wygodny, przytulny krzaczek i no, strzelać z niego do tak zwanych wrogów. No to jak widzicie, kończy mi się amunicja i będę musiał przejść na pesteczki goldowe, w związku z czym będzie mnie to troszkę kosztowało, no ale, no, nic. Ale w związku z tym, że rozgrywka była całkiem niezła, to wyjdę na zero. Oczywiście premium mam, w związku z czym też nie będzie w związku z tym tragedii. No i tutaj nie wiedzieć dlaczego KV-13 postanowił, nie KV-13, tylko KV-3, bo to ciężki zdradziecki, druga linia ciężkich, że tak powiem, jest na tym samym poziomie co IS-3. Postanowił zatłuc naszego ISA. Co niewątpliwie z pomocą T-25 przez 2, który mnie tam strasznie kąsał, udało się. Ale on też dostanie srogą karę. No i tu już jak widzicie, niestety misy, i to z golda. A to kosztuje, oj kosztuje. Cicho dzwonek, nie mam czasu, teraz nagrywam. Ktoś mi się do drzwi dobija. O tej godzinie raczej nikt nie powinien, więc idę sprawdzić nawet kto. Dobra, jak widzicie, tego KV-3 ktoś dobił. No i został tylko T-25 przez 2. I coś tam jeszcze zostało. Nie pamiętam, co tam było. A, Tiger P. O, Tiger P. No z Tigerem P podejrzewam, że mano a mano też bym miał bardzo duży problem. Jakbym nie trafiał w dolną płytę. No i zbliżamy się do końcóweczki. No i drodzy widzowie, pytanie do was. Kampić czy nie kampić? Czy kampienie może być usprawiedliwione przez grę taktyczną, czy nie może być usprawiedliwione przez grę taktyczną? Czy można nazwać kampienie grą taktyczną? No i z tym pytaniem zostawiam was. Zostawcie jakieś info w komentarzach, a ja jak zwykle żegnam się z wami. I tym ostatnim fragiem, jak zwykle, do zobaczenia na polu bitwy. See ya!